Szanowni, zapraszam na streszczenie naszej ostatniej lekcji. Od kilku lekcji badamy różne własności wody. No i robimy to nie tylko dlatego, że woda jest bardzo ważnym związkiem chemicznym, no na przykład stanowi główny składnik naszych ciał, ale szczególnie dlatego, żeby przekonać się, że te wszystkie różnorodne, własności można stosunkowo prosto zrozumieć, zakładając proste właściwości cząsteczek H2O. Innymi słowy, to co widzimy, to są tak naprawdę przesłania atomów i cząsteczek skierowane do nas, choć oczywiście tych atomów i cząsteczek zobaczyć ani gołym okiem, ani nawet pod mikroskopem nie potrafimy. No więc co widzieliśmy? No widzieliśmy, że woda na przykład jest lepka, tak? To jest to piękne doświadczenie z dwoma strumieniami wody w butelce, które można zlepić albo potem znowu rozłączyć i znowu zlepić. Tak? Woda jakby lepiła się do siebie. Ten film nazywa się Klej do wody. Woda tworzy elastyczne powierzchnie. Ma elastyczną powierzchnię. No i tu jest kolejny przykład. Spinacz, tak? Czy spinacz umie pływać w wodzie? Umie pływać w wodzie. Można nauczyć spinacz pływać w wodzie, chociaż jest z metalu, z materiału o gęstości znacznie większej niż gęstość wody. No i jako taki powinien tonąć, a jednak utrzymuje się na tej powierzchni, która się zresztą lekko ugina. Badaliśmy też samą powierzchnię za pomocą takiej ramki z drutu, no i tu pokazywaliśmy, że ta powierzchnia jest rzeczywiście elastyczna. Przejdziemy teraz na drugą stronę, momencik. W szczególności ta elastyczność powierzchni powodują interesujące zjawiska. No, na przykład badaliśmy też powierzchnie minimalne, rozpięte na krawędziach różnych brył. To jest powierzchnia minimalna rozpięta na krawędziach sześcianu. Ten mały sześcianik w środku jest zbudowany z wody i pusty w środku. Badaliśmy też kształty kropli. Badaliśmy też, jaki kształt przybiera kropla. No i widać tutaj, i dlaczego, tak? Widać tutaj, jak przybiera taki kształt kulisty, ponieważ kula to jest bryła, która ma najmniejsze pole powierzchni przy zadanej objętości. No a ta elastyczna błona powierzchniowa wody chce się oczywiście kurczyć. To jest definicja poniekąd elastyczności. W związku z tym chcę, żeby była jak najmniejsza. Chcę w związku z tym, żeby ta objętość przyjęła kształt o jak najmniejszej powierzchni. No i to jest właśnie kształt kropli. Ta kropla jest nieco wydłużona, ponieważ podlega wpływowi siły grawitacji. Oglądaliśmy krople na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i widzieliśmy, że mają wtedy rzeczywiście kształt kuli. Kolejny efekt, którym się zajmowaliśmy, ja tutaj się zmniejszę, żeby nie przeszkadzać, to był efekt zwilżania. No, woda okazuje się zwilża różne powierzchnie. Badaliśmy kształt kropli na czystym szkle i ona wtedy się rozlewa tak szeroko, a już na tłuszczu, to było masło, przyjmuje taki bardziej, jest wyższa, tak? Przyjmuje taki bardziej zebrany w sobie kształt. No i ostatnio też badaliśmy, jak to działa, jeżeli weźmiemy środek do impregnacji obuwia i ten kształt kropli był podobny do tego kształtu kropli na płytce szklanej posmarowanej tłuszczem. Co więcej, tą płytkę można było odwrócić do góry nogami, no i sami się przekonaliśmy, że kropla się trzymała, jakby przyklejała się do czystego szkła. Z tłuszczem już było różnie, czasem zdarzało się, że odpadała. No a jeśli chodzi o ten środek do impregnacji obuwia, to podobnie jak w przypadku czystego szkła, też się trzymała.
To zjawisko przyklejania się wody do różnych materiałów nazywamy efektem przylegania albo przyleganiem. No i widać tutaj, co się dzieje, tak? Jeżeli to przyleganie jest rzeczywiście silne, jak w przypadku czystego szkła, no to woda, kropla się rozlewa i tworzy dużą powierzchnię. To robi to niechętnie, dlatego że ta powierzchnia chce się zebrać w sobie, chce być elastyczna, znaczy jest elastyczna i chce być jak najmniejsza, no ale to przyleganie jest silniejsze. Tak? A w przypadku na przykład tłuszczu albo środka do impregnacji obuwia, przyleganie jest słabsze, przez to zwycięża spójność i kropla ma bardziej kulisty kształt. No, możemy też, badaliśmy też powierzchnie, które zdecydowanie nie lubią wody, nie lubią się z wodą i w żaden sposób woda do nich nie przylega. To są krople posadzone na płytce szklanej zakopconej, na płytce szklanej pokrytej sadzą. Widać, że mają kształty znacznie bardziej zbliżone do kulistych. No i to jest przykład powierzchni, która jest hydrofobowa, podczas gdy powierzchnie, do której woda chętnie przylega, to są powierzchnie hydrofilowe. No i mamy tutaj przykład powierzchni hydrofilowej i hydrofobowej. Ten film też żeście widzieli. To jest szkło pokryte warstwą, która sprawia, że jest hydrofilowe. Woda, jak widać, spływa po tym szkle bez żadnych przeszkód, a to jest szkło pokryte czymś, co sprawia, że ta powierzchnia jest hydrofobowa. Woda zatrzymuje się, nie chce się rozlewać. Jak spojrzymy na to, to może nam się skojarzyć zastosowanie do kabin prysznicowych. Tak? W kabinie prysznicowej chcielibyśmy, żeby woda spływała po szkle, żeby nie zostawała na nim, bo wysychając tworzy smugi, które potem trzeba czyścić. No i w związku z tym dobre kabiny prysznicowe pokryte są taką warstwą hydrofilową. Kolejne zagadnienie, które badaliśmy, no to był ten taki swego rodzaju kryzys poznawczy, a mianowicie pytanie, jak woda dociera od korzeni, które pobierają z gleby wodę i różnego rodzaju mineralne elementy, jak woda dociera od korzeni do wierzchołków naprawdę wysokich drzew. Pamiętacie, że ciśnienie atmosferyczne jest w stanie wypchnąć wodę tylko do wysokości 10 metrów. No jakbyście próbowali napój jakiś ssać rurką, to choćbyście się nie wiem jak natężyli, to nie zasiecie tego soku wyżej niż 10 metrów. Natomiast no, są drzewa takie jak te sekwoje wiecznie zielone, które największe egzemplarze mają wysokość nawet do 100 metrów. Pytanie, jak to się dzieje, że te składniki mineralne razem z wodą docierają do ich koron. No i natura znalazła odpowiedź. Odpowiedzią jest efekt kapilarny. I to też badaliśmy. Bardzo cienka rurka, jeżeli włożyć ją do naczynia z wodą, to poziom wody w tej rurce, normalnie spodziewalibyśmy się, rurka jest otwarta od góry, spodziewalibyśmy się, że poziom wody będzie taki sam jak poziom wody w naczyniu, a tu okazuje się, że poziom wody w takiej kapilarze jest wyższy, że woda idzie po tych ścianach naczynia do góry. No i to jest podobny efekt jak efekt tego zwilżania, tylko że tutaj mamy powierzchnię wody, tu mamy ścianę naczynia, no i woda zwilża szkło, jakby pnie się do góry, a z drugiej strony siły spójności powodują, że nie rozpada się na pojedyncze krople. No, natomiast oczywiście jest też wpływ siły grawitacji, to znaczy grawitacja chce, ciągnie tę wodę w dół. Siła grawitacji działa w dół, w związku z tym, żeby woda pięła się do góry, to ten efekt
przylegania, musi być silniejszy niż siła grawitacji, no i on jest bardzo silny, jeżeli w ogóle występuje, jest bardzo silny, jeżeli te promień czy średnica takich rurek, takich naczyń kapilarnych, tych kapilar jest bardzo mała. No i przykładem takiej sytuacji jest ręcznik papierowy, w którym stworzony z włókien celulozy, te włókna celulozy przyjaźnią się z wodą. Celuloza jest polisacharydem, więc można też powiedzieć, że przyleganie cząsteczek wody do włókien celulozy jest procesem w pewnym sensie analogicznym do rozpuszczania się cukru w wodzie. No i robiliśmy to doświadczenie, pokazywaliśmy, że w ciągu paru minut ręcznik papierowy zanurzony w wodzie robił się mokry, aż jeżeli poczekaliśmy tam odpowiednio długo, to do swojej pełnej wysokości. No i w ten sposób właśnie woda z elementami mineralnymi, mikroelementami dociera, pożywienie dla liści dociera do koron tych wysokich drzew, a ja postaram się kupić przez następną lekcję seler naciowy. Włożymy go razem do wody zabarwionej na przykład na czerwono i po tygodniu zobaczymy, jak liście też powinny zabarwić się na czerwono. No więc to są te wszystkie zjawiska, które z pozoru wyglądają jak niezwiązane ze sobą i które będziemy już niedługo próbowali zrozumieć w języku własności elementarnych cząsteczek H2O. Dziękuję bardzo.